Witajcie w kolejnym odcinku z naszej rodzinki. Właśnie. Tak. Jak widzicie, zaczynamy od narodzin dzieciaczka. Bo mi to nagle wyskoczyło w nocy. O, że kablo. No, bo na. Siebie? Kremla, tyż! Mamy chłopca! Proszę bardzo, Sławek doczekał się kolejnego syna. Super. Jak ja tam bym chciała nazwać? Och. Kajetan. Kajetan. Dobra. Wabi. Mamy syna! Jej! Fajnie. Troszkę mnie zaskoczyła Balbina. No ale cóż, miałam zacząć od rana, a już. Co ty robisz? O, idź obejrzeć dziecko. No to obejrzyj. Nie da się obejrzeć. Musimy mu kupić 10 dzieci. Barbina, a ile ty masz dzieci? Zaraz jej policzę, bo nie wiem. Tu jest 3, 4, 5, 6. Bo niestety Aniela nam zniknęła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No sześć tych dzieci jest. No nie, Barbina. Ja nie jestem aż tak szalona. Tobie już wystarczy, moja droga dzieci, moim zdaniem skromnym. Nie szalejmy aż tak. A potem się nie wyrobimy z niczym. Kupiłam jakieś łóżeczko tutaj na razie do salonu. Spodziewałam się, że on się urodzi na koniec odcinka, wiecie? A nie tak na początek. Przytul. W ogóle zróbmy ci focie z nim. Rzucę na grupę taki spoiler, że już mamy kolejnego członka rodziny. A po ubranku i tak nie wiadomo kto to, bo te ubranka mam wszystkie różowe, niezależnie od tego jakiej płci jest dziecko. Więc tak. No, obejmij go właśnie Balbinka. Daj mu jedno, to jest głodny. A ty Sławomir, że wyspałeś się, wyspałeś się. Proszę, tutaj są dziewczynki, proszę je wypuścić. Tak, i w związku z tym, że narodził nam się mały Kajtek, w przyszłym odcinku robimy w końcu urodziny naszych córeczek. Nareszcie nadejdzie ta chwila. Dobrze, musiałam sobie zmienić słuchawki. Ale już teraz powinnam wszystko dobrze słyszeć. Gdzieś tylko walnęła na podłogę. Już zaczynasz. Już zaczynasz. Kaja, tam w ogóle wszystkie mają imiona na K. Taka sytuacja. Co ty chcesz? Dobra, zostawiam na razie. Balbina się dziećmi zajmie. Jak widzicie, troszkę Sławek zarobił pieniędzy, bo mamy 9 tysięcy. Ponad. Niech on się ogarnie. Aha, i jeszcze ktoś miał zadzwonić z rana po dostawę, bo nam się zapasy wydarzyły. Albo, czekajcie, może kupię lodówkę, bo widzę, że ta lodówka jest tak tania. Taką.
sobie opisał. Zobaczmy, co to. Ojej, co będzie? Trzeba skorzystać. Jest ten wielokrotny odcinek. Co to jest w ogóle z tym? Co ja mam tutaj robić na tym skorzystaniu? Oni nie wejdą do łazienki, jak mama jest. Takie jest kwiatki małe. Takie małe z kwiatki, no. Co to jest? To jest bardziej na niego. To jest twoja lukka, chodź to wyróć. I podaj się na nie. Ale się. Sławomirze, ty jeszcze głodny jesteś, nie? Tak jest. Cornelio, czy ty się załatwiłeś? Nie. To bardzo. Cudniku. Proszę cię. Nerwują my też atli, bo my się rozłączają, no. Potem tak to wygląda, będę zjeść. Tak, Sławek sprzedał wczoraj kolejny samochód, więc mamy kartę. Tatuś wziął syneczka. Prawną łopatkę również. No i ta lampa mi tutaj oczywiście w kadr wchodzi, super. Jak uroco. A Balbinka dzisiaj może jej się w końcu uda zaprosić swoją rodzinę. Ale może zaprosi całą rodzinę do Mena. Wiecie, może do Mena też poznam swojego kolejnego brata. Cebulę, Zedile! Mele! Wesler! Co tu się dzieje? Karolina! Co za dzieci? Temu psu muszę zrobić osobny pokój. Ja nie wiem. Kornelka, proszę cię. Tata ci to jeść. Zostawcie to żarcie psa. Albo mama ci daje zawsze, żeby to pierwszy. Znaczy. No to już Sławek nie musi. Tylko proszę cię, Sławek, pozmywaj go sobie, bo żeby już Sławek będę musiała ciągle tego robić. Ona to już ciągle tylko sprząta i nic więcej. Proszę cię, żebyś pracował nad samochodem. Tak, dzisiaj... tego południa może... Nura. No właśnie, to właśnie. Co ty robisz, gdzie śpisz? Aha, uważasz, że ta miska się nędzi? No okej, to ją napełni. Co to? A to był Sławek, mu się tam spełniło. Kornelka do końca. Ura, wstaniesz? Czy tak niekoniecznie? Pokaż się jeszcze raz. Pękasz towarzystwo i but. Chodza, unikaj wrażenia. Podrap po brzuszku. Najprzysmak. Pogłaszcz. Dobra, za sobą butelkę teraz. Ok, jeden płacze. No zaraz podejdę do ciebie. Najpierw tutaj Kiesio. No, Kiesio też potrzebuje uwagi troszeczkę. No, mamy z nim dobre relacje? Pewnie, że tak. A ty też masz z nim dobre. No i super. Ura, platforma! Jeszcze muszę ci babku się powiedzieć, ale ci zabawa znowu spadła. Dobra, idę do niego, bo on tutaj się drze. Pewnie pieluszka. Pewnie tak. Zmień pieluszki. Długo tam jeszcze się będziesz bawić z tym psem Balbina? Dziecko płacze. Niestety. Musimy tak poczekać do 15 co najmniej. Żeby zapisane było ze szkoły. Jak tam Sławomir?
zabawki dla dzieci, no ale jest to do przewijania. Tak średnio mi to tu pasuje, wiesz? Chociaż to dziewczyna mogła ustawić na stole. Szkoda mi trochę kasy, bo one zaraz tak wygląda na małego mogę przecież. Z samochodu swojego, po co ci zrobić? Pełno ich robisz, chyba że zrobisz jeden taki dla was, o. To nie taki głupi pomysł. Dobra, mama weźmie prysznic, wam się nic nie dzieje, dobra? A potem Karolinę wykąpiemy. Poczeka pani zabawa pani. Gdzie była ta podobna? Czemu to masz taką skierację? Coś, możemy w kątę pojąć na pewno. Dobra. Więc potem sobie w niej przyszedłem. A ty jak to mówię? I chodź tutaj, możesz to dla mnie zrobić w tej kolejności, ale nie pójdziesz spać, ale nie chcę. Dobra, babina, sorry. Sorry, kochana, idź tutaj książkę. A ty, Kornelka? Zostaw tatę. Co się dzieje? Podaj się tutaj? Możesz. No widzisz. O, już prawie 15, więc tylko jej pewnie sezon zabawę. I spróbujemy zaprosić Dianę. Co jest nam? Fraben? Co ci tu przeszkadza? Kurde, no. A z tej możesz wziąć? No dobra. Aha, bo ta jest odwrócona chyba w drugą stronę. Nie wiem. Nie wiem, ale... No tak, chyba tak jest. Proszę cię rysuj, bo ja chcę, żebyś podniosła ten punkt. Please, please. A ty, Kornelka, jak? Ty jesteś w miarę szczęśliwa. Chciałbyś zdobyć charyzmę, nie wiem, jak się zdobywa charyzmę. Chyba przez tego misia, co? Nie jestem pewna. Dobra, babinka. Możesz zadzwonić do... Damiana. Chociaż Damian jest w pracy, więc na wszystko zaprosimy sobie chyba samą Dianę. Bo on dopiero o 17 kończy. No, nie mogę się odłożyć? Masakra z tymi synami. Teraz powinna mieć telefon. A jak nie, to zadzwonimy do Anny i zaprosimy Dianę przez nią jakoś. Zaproś. Narb food! I odłóż tą książkę. Co? Nie, mała smaczna. Chcieliście ją? Co za... Wnuczka niedobra. Położyłaś tu książkę i ruszyć teraz nie możesz. To czekamy do 17 jednak na banana i weźmiemy ich razem. Kurczę, bo one mają chyba za słabe relacje i dlatego. Dobrze. I tak teraz muszę kończyć ten odcinek, ale no... Czemu go tam wsadziłaś? Dobra, dzieci... Karolinka jest wolna w sumie. I chce się siusiu, więc... Niech już idzie. Strasznie wolno jej rośnie to... zdobywanie... tego punktu kreatywności. Pokaż mi relację z tą Dianą. No nie mamy żadnych relacji prawie z nią, bo przecież nie było jak się z nią zająć w ogóle. Ile zwierząt powinny znasz? Wszystkie zwierzęta. Pokaż ludzi. No masz zero, no to ja się nie dziwię, że ona nie chce do ciebie przyjść. To zrobimy inaczej.
ty zadzwonisz do niej i z nią będziesz rozmawiać. W ten sposób sobie nabijesz z nią relację i potem będzie chciała do siebie przychodzić. Taki myk. Dobra, jest. I tylko rozmawiaj. Słuchaj, że jak tam wystarczy tego spania, bo w nocy nie wiesz spał. Chodź, dasz ci co jeść. A ty, Cormen, pewnie się masz dobrze. Ja już się robi dalej przez ten. Ona już ma prawie technikę na maksa. No, będziesz naprawiać samochody pod tatusią. Jak to powiedział, że dziewczynka nie może? Co do mnie? Daj dziecku jeść. Jeszcze jeden telefon do Diany. Dobrze, następnym razem mam nadzieję przyjdzie. Kurde, nawet tak bym chciała spać. No, widzę, że więc fajnie. A ty słabo mi podejdź tu. I proszę cię, żebyś sobie skakał na skakance. Troszkę musisz wbić tą wagę, bo Balbina już kurczę uwoliła i nie ma brucha, a tobie został, nie? Rzuć sobie, skorzystaj. Co tak nie skacze? No i dobrze, moi drodzy, będę kończyć odcinek. A dzisiaj dołączył do nas nowy członek rodziny. Niestety nie udało się jeszcze zaprosić Diany, ale następnym razem na pewno się uda, jak zrobimy urodziny dziewczynek. Więc tak, jeszcze się zaprzyjaźnimy naszą wnusią. No a tymczasem będę się z wami żegnać. Niech on może ćwiczy wagę. Sławek tutaj będzie sobie ćwiczył, żeby zbić wagę, potem wyślę go pewnie wspania, także tak. Ja będę już kończyć i jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!